Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Izak, a przed wami kolejny odcinek Overwatcha, serii, gdzie opowiemy haksy grasujące w świecie Counter-Strike'a. Jak co poniedziałek, moi drodzy, bo seria wróciła na dobre, jak widzicie, także jak widzicie i się cieszycie, to szczelcie łapkę w górę. Tam na dole. Po prawej? Po lewej? Po prawej? Czy po lewej? Znajdźcie sami ten przycisk. A ja, słuchajcie, zabieram się do oglądania, do Overwatcha, zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Pan podejrzany, 18-12 statystyki pana podejrzanego, 3 gwiazdki, obrażenie 129%, strzał w głowę 50%, no to tak, słuchajcie, no tak chciał skrócić, ale stwierdził, że jednak nie skraca, no bo info, że coś się na środku dzieje, ale to jak, w takich sytuacjach, jak dostaje info, że wychodzą środek, nie, to zwykle chłop już skraca to długo, a tak to tam... Wystawił tego typa, który się tam zaczął, zresztą w ogóle ośmiornicy nawet nie zauważył typa, nie? Aha, bo zaczął strzelać w końcu. Ale nie pykło. No zobaczmy, te skany takie, słuchajcie, nieudane za bardzo. No na razie wam powiem, tak z tego dema to niewiele wynika. Na razie to tak bym rzekł, że czysty. Nawet, wam powiem. No dobra, ale zobaczymy co dalej. No widzę, że atak długą, no to przygotować trzeba granaty. A on na razie, nie wiem, schował broń. Na razie, nie wiem, strasznie ma, słuchajcie, dziwny taki movement. Taki, jakby w ogóle był chłop zagubiony, nie? A ma 18 fragów. Także to wygląda dziwnie. No tutaj tak jakby spojrzał przez ściany, no ale to jakby wiadomo, że jak się rotuje, jak się zmienia pozycję. No to spalił. No to słuchajcie, jakby dostał info o galerii, ale... Tak timingowo zrobił idealnie. Rzucił palaka, od razu się schował. Jak patrząc przez ścianę, się schował od razu i wychylił w celowane przeciwnika. No to było takie... To było już takie podejrzane, bym powiedział. Ale zobaczymy, co jeszcze pan podejrzany tutaj pokaże. Może teraz. Oj, flaszczy nie rzucił. No i tu się nic nie udało zrobić więcej. Ale w ogóle odbić bomb set B jest ciężko na daście, słuchajcie. Jak się terroryści dobrze ustawią, to nawet przewadzę. Jak są antyterroryści, to naprawdę trzeba się... odpowiednio postarać i na pewno dobrego flesza rzucić, a ten to nie był zbyt udany, jak widzieliśmy. Zresztą bardzo obvious słychać było, może się było odwrócić, nie? No i teraz ciekawe, co się stanie. Tam się ośmiornicę zabił. No. Dobra, tu słyszał krok, ale ten strzał... No może fart. Może to był fart. Ale to już, słuchajcie, to już tak śmierdzi, nie? Te strzały już tak śmierdziały dość mocno, mi się wydaje. No, jakby okej, było słychać też te kroki blisko. No to już, no i to, co to było? A jednak, słuchajcie, trzeba chyba przyjrzeć się temu panu, bo teraz jeszcze to, że goni w ogóle na nożu. A tam przecież nie mogli ich widzieć zupełnie, a ten na nożu sobie biegnie. No i tu wyciąga skauta i jeszcze trafia taką głowę, no to wam powiem. Znaczy, hejdzik ładny, jakby na to nie patrzeć, nie? Ale tutaj, słuchajcie, są haksiki. W pierwszej rundzie tego może nie było widać jeszcze, nie? Ale tutaj... Co tam się w ogóle stało? Trzech chłopów jak na strzelnicy. Ale tu pan jeszcze się zatrzymał, słuchajcie, się nie rusza. Nie wiem, czy się zdenerwował. Po tamtej przegranej rundzie, jest dobra, to lecę. Łodzik trafił. No, ten w ogóle, zobaczcie, biegnie z granatem w ręku. W ogóle się nie boi. No i co teraz? No strzelać ten chłop za bardzo nie potrafi, mam wrażenie. Oj, dostał jeszcze w dodatku. I to dwa razy. No to teraz, słuchajcie, po tamtej rundzie teraz się wkurzył, mówię wam. Teraz się wkurzył. I patrzcie teraz, co zrobi. No tak go zabili. Patrzcie to. Uwaga. Gotowi? A patrzcie, on widział na tego flesza przez ścianę, tylko już od niego... Już go unikał. Zobaczcie, co się dzieje. Wkurzony cheater. Popatrzcie, co potrafi zrobić wkurzony cheater. Ale się zdenerwował, o kurde. No, zobaczcie, już. Ja on w ogóle, mam wrażenie, że on chyba bez imbo, tylko po prostu tak przez ścianę się strzela. No właśnie. No, ten strzał... Nie, no, on trafił? Czy tego kolega z tyłu trafił z digla? Za 47 HP. No, zobaczcie, jak wychyla powolutku.
Nie, no chyba tutaj nie mam, po prostu z wallhackiem. Oj, zablokowany jeszcze, a tam za chwilę za plecami może się ktoś pojawić. No właśnie, jest to ośmiornica. Zdobyć fragę się udało, ale tam już plantowana bomba na bombsite, chociaż tam jest mocno bity. Nie ma granatów po stronie CT, no zobaczymy. Co to będzie. Oj, jaka kierownica! Nie, no te, no chłop to... Nie wiem, gdzie on jechał, ale... Ale zakręci ładnie, słuchajcie. GG nawet nam dopisano. GG to będzie chyba miał, słuchajcie, z kątem swoim, bo... Niestety, jak się czytuje, to trzeba, słuchajcie, się z kątem pożegnać. Tym bardziej, no okej, jak się czytuje sprytnie, pokryjomu, no to wiadomo, że są tacy na pewno, co swoje konta trzymali przez lata. Ale w takim przypadku to wydaje się, że ten chłopiec sobie długo nie pogra. No a teraz oczywiście skrót na skokach. Teraz chyba próbuję udawać prosa. No ale jak widać, to nie specjalnie. Oj, tam prawie swojego jeszcze zabił, nie? No, zobaczmy. Cóż tu będzie? Podejrzany. Coraz bliżej. Oj, zaczynam używać granatów nawet, zobaczcie. Tego jeszcze nie było. O nie. Nie, niestety, ale... Chyba już z tego meczu więcej nie będzie. Takie mam wrażenie. Czy to oglądaliśmy? Chyba to oglądaliśmy. Czyli to już te dwie rundy zostaną, bo zawsze 8 rund się ogląda na Overwatchu. Ale nie, spoczko. Spoczko, jak szukałem demka już, bo zacząłem oglądać demo takie, wiecie, odpalałem demka, patrzeć, czy jest kręcioła. I tutaj to był pierwszy demko, który zacząłem, że nie ma kręcioła. Wcześniej zobaczyłem 3 demka, więc już 3 zgłoszenia dzisiaj wrzuciłem, szykując tego Overwatcha. O! On się ruszył. No, widzę, że leci dalej. O, jest. Dobry flaszek. On go widzi przez ścianę i nie potrafi się od niego odwrócić. To jest niesamowite. Niesamowite. A co to? To Issa. To Issa z Mousesports chyba, nie? No i cóż. Ośmiornica sam. A ten na środku. Zobaczcie, nawet celuje w głowę, jak chłop leży tam. Nieźle. Nie, ale tutaj embota nie było. Tutaj embota nie było, tutaj raczej samy wallhack bym powiedział. No z tego skalta tam trafił parę headshotów, ale to też mam wrażenie, że po prostu strzelał przez ścianę. Mógł sobie poflikować troszeczkę i to wykorzystał. I to wydaje się, że... To już będzie ostatnia runda, co? O, wyciąga granat, ale nie, granatów w ogóle nie wykorzystuje, nie? Nie, no te hadziki no takie zwyczajne, widząc przez ścianę, nie? Chociaż jeszcze ta pierwsza runda nawet nie wskazywała na to, że będzie haksował. No. No i pograne. Tutaj nie ma, myślę, tu nie ma oczywiste, jest szansa, że jakiś tam aimbocik też był jasny, ale wydaje mi się, że to przede wszystkim to wallhack był oczywisty, a aimbot niekoniecznie, dlatego znaczymy, że nie wystarczająco dowody, ale wallhack jest oczywisty ponad wszelką wątpliwość, także reportujemy. I powinno być od razu demko, mi się wydaje. No jest. A w ogóle strasznie szybko się pobrało. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Czy to będzie jakaś mała mapka wingmanowa w takim razie? Skoro szybko się pobrało demo, bardzo szybko się pobrało demo. A, widzicie, vertigo skrzydłowe, od razu wiedziałem. Chociaż akurat vertigo skrzydłowe... O Jezus, o Boże, chłop na 5 FPS-ach z aimbotem, nie, no dobra. Jedna śmierć. A tam po drugiej stronie dwa skauty. No, słuchajcie, to chyba meczek cheaterów. O, już trafił. No nie, no fajne. Fajne takie mecze w CS-ie w ogóle się odbywają, co? No, tylko poczekamy do tego fraga, żeby mieć pewność. O, palił się. Chciałbym poczekać z tego fraga, chociażby mieć pewność, nie? Że on faktycznie ma odpalone haksy, ale mi się wydaje, że tutaj i po jednej, i po drugiej stronie są cheaterzy po prostu. Zobaczcie, on trafił. On trafił przez jakąś ścianę i znowu trafił. O, teraz trafił. Bo to on chyba trafia. Znaczy jego kolega też. Ja nie, w ogóle nawet nie wiem, gdzie te strzały lądują, nie? Ale tam gdzie też na wallhackach. O,
proszę. Dobra, wszystko jasne. No to możemy sobie przewinąć od razu, bo z tego to już też nic nie będzie. I takich jest, słuchajcie, 90% tych demek, które oglądam na Overwatchu, właśnie takie. Właśnie takie. No to czekamy na kolejne demo, bo teraz muszę, widzicie, teraz muszę poczekać 15 minut, aż się kolejne demo pojawi. Także nagrywanie Overwatcha wcale nie takie proste w 2022. Dobra, to kolejna próba, zobaczymy. Teraz się duży demo wciągało, to myślę, że będzie normalna mapka. Czyli DAS 2 na przykład jest normalną mapką. I zobaczymy. Ten, kto wywołuje lęk w sercach innych, sam żyje w ciągłym strachu. Klaudiusz. Ten jak leci, w głowie się może zakręcić. O! No i co wy na to? Co wy dzisiaj tutaj, moi drodzy, na tym demku po 10 sekundach tego dema? Powiedzcie. Bo ja tu widzę skrypty na banehopy, widzę wallhacka, widzę aimbota i widzę banika dla chłopa. No to się nie udało. Ale już mu celownik skakał, słuchajcie. To przynajmniej ma takiego perfidnego aimbota. Ja nie wiem, zobaczcie, no chłop robi prawie 270 stopni przy tych banehopach w ogóle. Zobaczcie, jak on skacze, no po prostu i że to się mu udaje, nie? To aż po prostu, a nie wiem, czy też tak macie, ale to aż drażni głowę, jak widzicie, jak chłop robi takie skręty całym ciałem. No, trzeba czekał na strzał. Oj. Oj. No i teraz wykorzystanie smoke'a. No i proszę bardzo. Proszę bardzo, jak pięknie się to udało, co? Nie no, imbocik chodzi. Oj, 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 zdąży, aj! O! Udało się zwiać, ale tylko na chwilę. No to słuchajcie, kolejne haksy. Myślę, że tutaj też już nie ma co specjalnie się zastanawiać nad tym typem. Ale tutaj ewidentnie. Już, słuchajcie, jedna akcja, nie? To jest niesamowite, że to jest jedna akcja i już wszystko jest jasne. Pamiętacie pierwsze odcinki Overwatcha? Że tam naprawdę to było tak, że... Były nawet takie Overwatche, że było kilka demek z rzędu, że nie było żadnego cheatera. A teraz? Trafić na nie cheatera? Chyba Merwol, że był raz taki film z Overwatchem też, gdzie zrobił Overwatcha do czystego gracza. No nie? I tam ten film chyba trwał z godziny, coś. Ale ja mam wrażenie, że jedyna szansa na to, że trafisz na czystego gracza w Overwatchu, to jest w momencie, kiedy chłop nie będzie miał haksów, ale będzie grifował, w sensie będzie, nie wiem, rzucał palaki pod nogi kolegom, albo w jakiś inny sposób trollował, tak? To jest chyba jedyna opcja, żeby spotkać czystego gracza, bo jakbyś miał nagrywać demo, znaczy nagrywać film, ja chociaż to też widziałem komentarze, że na 200 odcinek Overwatcha, żeby coś takiego zrobić. Jakby miał nagrywać odcinek Overwatcha, gdzie ma być normalny gość, bez grifowania, bez cheatów, tak, bez reportowania jakiegokolwiek, no to obawiam się, że taki film by mnie zabił mentalnie, że to byłoby tyle roboty, żeby to znaleźć, takie coś, że to jest, słuchajcie, nie do zrobienia. Takie mam wrażenie. Dobra. Myślę, że to też już można skipnąć, bo to już jest wszystko jasne. Tak naprawdę. To jest wszystko oczywiste, no a tutaj może nieoczywiste. Nie, tutaj też oczywiste, bo to przecież były banhopy. To też. Przeszli werdykt. Okej. Okay. Dobra, to lecimy jeszcze jedno. W takim razie na dobry początek tygodnia. Kilka tych demek będzie. Mirażyk, no słuchajcie, idealnie. De Polska na Overwatchu. Zresztą pewnie jak zaczynacie matchmakingiem, jak zaczynacie sobie grać z kumplami. O, proszę bardzo. Jak zaczynacie sobie grać z kumplami i jakby na pierwszą mapę wybiera się zwykle miraża, nie? Miraż jest taki rozgrzewkowy zawsze, prawda? I dopiero później się przechodzi do tych trudniejszych mapek. I zawsze taki miraż na rozgrzeweczkę. To już taka tradycja. Chociaż najlepiej na rozgrzeweczkę to słuchajcie deathmatchik, albo aim mapki. Albo widzicie, no tak to się chłop nie rozgrzeje za bardzo, bo nawet niespecjalnie musi ruszać myszką, jak widać. No więc właśnie, słuchajcie. Tak to jest na tym Overwatchu, moi drodzy. Ale myślę, że takim optymistycznym akcentem właśnie z banowaniem kilku cheaterów możemy zacząć tydzień. I później będzie można sobie spokojnie już przejść do grania w Cantera. Także jak coś, to zapraszam na streamki. Jak ktoś chce poglądać, jak ktoś inny gra w Cantera, żeby się samemu nie denerwować, to możecie popatrzeć, jak się denerwuje ktoś inny, czyli ja. Więc zapraszam na Twitcha, jak coś. A dzisiaj wam serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia na streamku albo na YouTubie już niedługo, ale na pewno za tydzień, na Overwatchu, a może wcześniej. Trzymajcie się. Cześć.